Witajcie drodzy widzowie, we środę 25 czy 6 października, już tak te dni szybko mijają, że ciężko to połapać. W nocy padało znowu, tak jak prognozy przepowiadały, że będzie padać, tak też się stało. Deszczyk padał, teraz jeszcze też do godziny 10 padało, no ale już pomału się coś przejaśnia i auto podjechało w końcu po żyto. Kierowca sobie musi wmanewrować, ustawić się tutaj pod żmijkę, bo ten załadunek będzie się odbywał poprzez dwie żmijki. Z pryzmy będzie tą małą żmijką do tej większej i dopiero na auto. Także troszeczkę roboty nas czeka, ale dobrze, że jest auto, bo też muszę ten, słuchajcie, kontrakt muszę też zrealizować do końca. Do końca października, a jeszcze jest do zabrania oprócz żyta dwa auta przężyta i auto rzepaku. Także troszeczkę tego jest, no ale damy radę, damy radę. Damy radę. Ładnie kierowca wcofuje. No i ładnie mamy podjechane. Żyto luk, zobacz. Czyściutkie tu przy oknie. Zero sporyszu, nie ma nic. Także w porcie, jak pójdzie coś i będzie nie tak, to z majsterkiem jedziemy i robimy rewolucję. Czyściutkie, ładne żyto. Paszówka. To musi przejść. To nie jest paszowa, bo po 630. Paszowa jest 580. Tak, po tyle? Masz podpisane? Mówi, że 27 ton 200 może mieć. Mówię, tyle to nie, bo za dużo. Bo ja mam plus minus 5%. A ile 25 ton? No. 5% to jest tona 250, to jakby już tak na ścisłość to 26 250. Mhm. Mówię, ładujemy 26 ton. Ładnie idzie, pierwszy co? Już poszło 3 tony, albo więcej. No ile jest? 20 minut? 10 po. Zacząłem, 9. Według telefonu. To 19. No, 20 minut chodzi. 3, no, 10 ton godzinę. Jak będzie cały czas brama, nie? No. Ja myślę, no może lepiej wyjdzie wynik, lepszy czasami. Ale musi cały czas brać. Bo jak się wychodzi i chodzi na pusto, bardzo dobrze idzie. Taki załadunek jest dobry. A nie na przyczepę, kurde, i z przyczepy znowu. A tak raz tylko gabujesz. Zobaczymy, jak z silosu wyjdzie. No. Zobaczymy, jak gdzie przyżyto z silosu. Niech tak jest. Akurat wybierzemy tu jak najwięcej. Następnym razem można tamto okno, nie? No. Fajnie się robi. Żydko, kurwa, jak prosto z pola, tyle, że nie ma temperatury. Wilgotność chyba 13 czy 12,6 wyszło. Także parametry żyta bardzo dobre. I słuchajcie, takie żyto to na dzień dzisiejszy, nie uwzględniając tego, że te nawozy żeśmy 300% przepłacili, to ten towar powinien kosztować przynajmniej 1000 zł. Przynajmniej, bo żyto się sprzedawało po 350 zł 25-30 lat temu. W
wtedy, kiedy paliwo było po 60 groszy, a to na salę trzaku 420 zł kosztowało. No. Pracownik w fabryce zarabiał 800 zł wtedy. Także... Słuchajcie, my nie mamy pieniędzy jako rolnicy, no bo my sprzedajemy, ceny za płody rolne zatrzymały się na tych stawkach sprzed ćwierć wieku. Dlatego niemieckim rolnikom mają płacić za ugorowanie, ponieważ niemiecki kapitał, niemieckie duże firmy, może to ma udział państwo w tym, gospodarują na Ukrainie i oni sobie zboże tanio produkują na Ukrainie i ich tu będzie stać z tych środków wygenerować niemieckim rolnikom, żeby nie krzyczeli, że jak to można ugorować pole, po co pole mieć, skoro nie można na nim nie można go obsiewać. Jeżeli im zapłacą 1000 euro, no to niemiecki rolnik już jest zadowolony i jeszcze dostanie dopłatę. I on ma 6 tysięcy nic nie robiąc. W takim systemie to ja mogę ugorować 50%, a trochę bym sobie chciał obsiewać, żeby mieć zajęcie po prostu. A wszystkie te najsłabsze gleby bym ugorował. Sprawa rozwiązana i nakłaniam was do tego, żebyście się organizowali, bo jak pojedynkę to my sobie możemy tylko pogadać. Nic się nie zwojuje z dnia na dzień, z roku na rok, ale jeżeli dzisiaj się zaczniemy organizować, to już za 10 lat, zanim ten eurokołchoz nas rozpierdoli, będziemy już jakąś mieli siłę przebicia, siłę głosu i się sprzeciwstawimy. Do Brukseli nie jest daleko, także można sobie autem wyjechać po pracy, nawet jak krowy wydoicie i jesteśmy na rano, na południe robimy pikietę i zamiatamy ten burdel. Trzeba się wziąć do działania, bo tak to ja tam sobie poradzę jeszcze, bo ja już jestem, ja już mam z górki. Ja już 30 lat krus opłacam, także niewiele mi zostało. To ja sobie jeszcze przetrwam te kilkanaście lat. Ale myślę o was, młodych rolnikach, którzy dopiero zaczynacie, że już niżej nie opadnie majster, bo trzeba by było znowu dźwignąć. I musisz iść, wiesz? Zaraz dźwignąć zobaczymy. I trochę co? Bliżej. Dobra, musimy na chwilę przerwać rozmowę, bo ja muszę tu, musimy tu ustawić żmijkę sobie ciągnikiem, wymanewrować inaczej. Trzeba tak. No jeszcze na garnisko. Czy tamtą. To będzie lecieć. Słuchaj, trzeba... Ona teraz... Ja mogę ją lekko skierować. Pójdę z tobą, lekko ją będę pchał i ty będziesz też wjeżdżał. Musiałbyś wjeżdżać. Wjedź nawet. Idź. No to mówię, musisz kołami wjeżdżać. Lekko dźwignąć i wjeżdżać, nie? Do tyłu teraz znowu? Czy... Nie, od razu wjeżdżaj, tylko... możesz przepchnąć trochę żmijkę, kosz, nie? Do przodu. Bo tam za samochód nie będzie lecieć. Co? A. No. Dobra, słuchajcie, majsterek tu zaraz to ustawi lepiej. Lekko możesz żmijkę pchnąć. Albo do środka, albo tam, tak. Jeszcze. I teraz się kieruj tu kołami. Ale lekko dźwignij też, nie? Ona nam wpadnie głębiej. Do góry. Dobra. No dobra. Ale ja.
dobra, troszkę możesz ją przepchnąć. Coś, kamyczki stukają jakieś. Lekko możesz ją przepchnąć, no, tak pociąg do siebie. Ale ona jest w miarę dobra, bo patrz, tu lecą ziarna. Teraz padałem do kosza, tu lecą, tak. Bo jak przepychałem, to leciało mi za kołnierz. A tu nie wylatują. Nie? To tak zostaw. No i ładnie, słuchajcie. Idzie. O, teraz ona bierze cały czas. No, no, bo to od góry leci. Idę majstrowi, ale łopat tak nie zostawię, bo może złapać się. Taka sama średnica i tym jak ten kosmas. Co mówisz? Spięte na tą klamrę. Co? Która taka makaron. No, no. Weź i trzy te buty, nie będziesz musiał zdejmować co chwilę. No, jak już tam czy wejdę, nie chcesz? Jak wejdę, to po. Aha, no to dobra. Zobaczymy ile jest. Ładnie, żmijka teraz opadła nisko. Na razie bierze, możesz tu patrzeć, to zobaczę jak tu leci. No. Jeszcze raz tyle poleci. Tak, były w foldanorze, mówimy. No i dobra, słuchajcie, ładnie leci. Wiadomo, nie ma to takiej wydajności, jakby to... To jest mała średnica, jakby była ta średnica, nie? To jest 110. Ale... czy setka nawet. Ale robotę robi. Robotę robi. Po dwóch godzinach to już będzie. O, na razie ładnie idzie całość. No, się lej zrobił jak po bombie. Ładnie idzie. Pierwszy sąd. Co? Wierzą w Ukrainę mocno. Kto wierzy? No... Unia? Eurokołchoz? Tak. Że nie będzie uprawiania. Co? Że nie będzie uprawiła. Tylko tam będzie. No. Ale mówi chociaż, żeby na normalnych warunkach, jak przystąpią do Unii, to zakazy wszystkie te, co u nas obowiązują. Wszystkie ustawy, zmiany robią. Ale w czym? W Unii? Tak. Unia ma być państwem, supermocarstwem, jedno państwo. Tak jak ja mówiłem już. I podział na rejony. Nie będzie Polski. Unia będzie się składała z państw, z regionów. Z regionu polskiego, niemieckiego, z holenderskim razem, z duńskim, jako jeden region. Będą regiony bogate Unii i regiony biedne. Teraz robią zmiany ustaw, że wszystkie decyzje będą miały te ważne, takie strategiczne o obronności, o rolnictwie, mają zapadać na szczeblu Unii. Polska nie będzie decydować, jaką ma mieć armię, tylko Unia zdecyduje, jaka w tym rejonie ma być armia. Takie coś. Także słuchajcie, będzie bajzelia. Niemcy biorą pszenicę z Ukrainy. Bo tam gospodarzą Niemcy. Niemiecki kapitał tam obrabia hektary.
ziemia po 1000 dolarów. Czarnoziem. Śmiechu warty. A tu kiedyś doprowadzą może tak, że tu się nie będzie opłacało, to ludzie będą rzucać i ziemia będzie kosztować 1000 dolarów u nas. 5000. No jak, co to, każdy to pierdyknie i tyle. No nie wiem, to taki czarny scenariusz i nie na 5 lat, tylko może na kilkadziesiąt. Na ćwierć wieku. Chyba, że się coś wydarzy i się opamiętają. Zakaz hodowli, w klatkach, zwierząt na ubój rytualny, z Polski wołowina szła. Ukrainę, to oni dalej będą te stosowali chloroprypos i te inne w Unii Europejskiej? O to mi chodzi. Że to im zakażą, tak? To czyli już produkcja nie będzie po 150 zł na hektar nakład, tylko już zaczną troszeczkę inwestować. Jakby nie było, to zawsze Ukrainiec będzie... Na ukraińskiej ziemi zachodni kapitał będzie produkował o połowę taniej. No bo nakładu nie ma. Raz, że będzie uzyskiwał wysokie plony, bo cała wschodnia część Ukrainy to są czarnoziemy nad morzem, Morzem Czarnym. Klimat dobry. Będziemy mieli wtedy żyto po 2000. Na Ukrainie się też żyto uprawiają. Ziemniaki, wszystko. Bo tam też mają ziemię słabsze. 65% mają czarnoziemu, a reszta, kilka milionów hektarów, mają ziemię słabe takie. Trzecia i czwarta klasa. Że uprawiają na tym żyto. Grykę i ziemniaki. Ziemniaki tak samo uprawia Ukraina, także... Do Polski też teraz ponoć płyną już chyba ukraińskie ziemniaki. Z Ukrainy. A czyje one są, tego ja nie wiem. Mówią, że Unia zginie przez to, że oni cały czas są klimat. Żeby nie było ocieplenia klimatu. No i to. No i przemysł. Ogólnie Unia już stanowi w obrocie światowym handlu o 7% mniej jak 10 lat temu. Coraz mniej to będzie handlu. Oni chcą planetę ratować, a Chiny, Rosja, Indie mają w dupie jakieś handlu, elektryki i stwierdzili, że to co oni chcą spełnić, to wpłynie na ocieplenie klimatu o 0,01%. Klimat się ochłodzi. O 0,01%. Nawet nie o 1 stopień, tylko 0,01%. No to 1% to też jest 1 stopień Celsjusza. No to pewnie 0,01% 1 stopnia Celsjusza. O 0,01%. Stopia Celsjusza. No. To jest. Dlatego się śmieją, bo ja wczoraj śmieją się, że Unia zginie przez to ekologię. To ją zabije. Grecja zbankrutowała. Dali Grecji chyba 350 miliardów euro i znowu zbankrutowała. Grecja. Czemu oni tak? To źle prowadzą gospodarkę. No bo tam nie ma nic. Nie, no tam jest taki czego? No źle. Była korupcja, przestrzegają inne, brali pieniądze z Unii, a stali się nie mieli mapy. Satelita to robił, a to był mapy. Emerytury brali na kogoś 15 lat. Korupcja. Zbankrutowali, ale... Tam ci uchodźcy też napływali i Unia, żeby tego, co im płaciła pieniądze za to, żeby oni przyjmowali. I teraz znowu. Dobra, słuchajcie, idę. Co?
Co się stało? Tam rower masz koło tego. Koło traktoru, żebyś nie zapomniał. A, bo ty bierzesz, z babcią jedziesz. Idę zobaczyć, ile tam już mamy. Idę do szufladki, to zobaczę coś. Trochę bałagan nam się robi, słuchajcie, bo muszę tutaj na przyszłość zrobić 1,5 metra rury, zamknąć to i ładnie by rurą, bo tutaj o. Albo skręcić będę musiał za chwilę to korytko. Ale na razie leci, to niech leci. Dużo nie wypada, podłożyłem worek, trochę się to pozbiera. Na przyszłość musi być zrobiony 1,5 metra zamkniętej rury na tej klamerce i na opasce, na obejmie i będzie lecieć wtedy ładnie wszystko. No, już ponad 10 ton jest. Jeszcze trochę i ruszy. Ponad 10 ton, mówię, już jest. Ładnie leci, bo to się... Cały czas tak jak podjechał. I to już jest na połowie, się zsypuje. Zsypuje się cały czas, bo to widzisz jak leci, nie? Może zaraz ruszy. No, mówi, zaraz będzie ruszał. A pytałeś się, bo ile może być? On pewnie widzi tak chwilę. Nie, ja mu mówiłem, żeby cyrklował tak w 26 ton. On już tam wie. No i tak, drodzy widzowie. Zaczęliśmy 11:10, 12:13:10, za 10 minut będziemy mieli już, słuchajcie, 3 godziny załadunku, ale ładnie deszczyk nie padał, także trzeba się cieszyć, wykorzystamy pogodę. Najgorsze jest to, że cena jest taka, jaka jest. 630 zł kontrakt podpisany. Śmieję się, że to jest cena dobra, ale 20 lat temu. Gdzie koszty były? Zobaczymy, ile to jest. No jeszcze. Jeszcze trochę na tył musimy nasypać. Jeszcze trochę musimy powachlować, tak jak nie wiem ile, jak to powinno być nasypane, jak na 3 takie kubki, to jeszcze z 5 ton. Jeszcze z 5 ton. Dobra, idę do kupy. Zobaczymy, jak to leci. Teraz jest nisko. No bo, tak to może być. Może być. No i tak, drodzy widzowie, ładnie się magazyn opróżnia. 25 ton mamy załadowane. Ładnie tu się zbiera posadzka równa. Zabezpieczone. Ładnie mamy folią listwę, pianka. Także nic za ściany nie leci. Jest ok. No. Jeszcze auto zostanie. Trzeba będziemy mieli zaraz.
Pomału będzie, nie? Ja... 10 minut i będzie. No. Dobra. Na zegarze jest 5 ponad. Mamy załadowane. Auto jedzie. Elegancko. Pojechał. Pojechali. Jedno poszło. Jedno nam poszło ładnie. No i wszystko, słuchajcie. Dobra, słuchajcie. Taki vlog będzie z załadunku. Także ja już będę się z wami żegnał. W środę 26 chyba października, może się mylę, to mnie poprawcie, odnieście się do mojej tam dyskusji, która w trakcie załadunku była, piszcie w komentarzach, co myślicie, jak tam sytuacja u was wygląda. Cena żyta 630, po tyle podpisałem kontrakt. No i to tyle. Także trzymajcie się, cześć i do następnego odcinka.